1 sierpnia wspominamy błogosławionego Aleksego Sobaszkę, prezbitera i męczennika. Aleksy urodził się 17 lipca 1895 roku w Przygodzicach Wielkich na ziemi kaliskiej, w ówczesnym zaborze niemieckim. Po pewnym czasie rodzice przenieśli się do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam w czasie I wojny światowej zmarła matka Aleksego. W roku 1914 Aleksy zdał maturę w gimnazjum w Ostrowie, znanym w czasach zaborów jako kuźnia polskiej kadry i ośrodek walki z germanizacją. Wstąpił do seminarium, był zdolnym studentem i władze kościelne sprawiły, że władzę teologiczną pogłębiał także na uczelniach niemieckich, w Münster i we Fryzyndze. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1919. Pracował jako wikariusz w Ągrowcu, Słupach, Trzemesznie i Gnieźnie. Nie zaprzestał do uczania się. Studiował filozofię i pedagogikę na Uniwersytecie Poznańskim. Przez pewien czas pracował jako prefekt seminarium w Gnieźnie. Był również profesorem gimnazjum w Szamotułach i Rogoźnie, gdzie zyskał opinię wybitnego nauczyciela i opiekuna młodzieży. Tę umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywał dalej, szczególnie od roku 1931, gdy został powołany na probostwo w Siedleminie pod Jarocinem. Wybuch II wojny światowej spowodował, że na krótko opuścił swoją parafię. Po 2 tygodniach wrócił i podczas mszy świętej, ze łzami w oczach, prosił parafian o przebaczenie i zapewnił, że ich już nigdy nie opuści. Słowa dotrzymał. Miał możliwość wyjazdu do swojego brata, mieszkającego w Niemczech, ale nie skorzystał z tej szansy. Gestapo przyszło po niego 6 października 1941 roku, podczas gdy sprawował mszę świętą pogrzebową. Aleksy nie przerwał mszy świętej. Niemcy poczekali i zatrzymali go po zakończeniu pogrzebu, nie pozwalając mu już wejść nawet na plebanię. Z grupą księży, aresztowanych w innych parafiach, został umieszczony w osławionym Forcie VII, obozie koncentracyjnym Posen w Poznaniu. Zabrano mu tam ciepłe okrycie. 30 października 1941 roku całą grupą przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau. Ksiądz Aleksy został odtąd jedynie numerem obozowym 28086. Zachowały się jego listy obozowe wyrażające ufność w wolę Bożą i świadomość cierpienia z Chrystusem oraz konieczność cierpliwego znoszenia cierpień dla Niego. Katorżnicze życie obozowe, praca ponad siły i głód szybko wyniszczały. Aleksy przeżył tam 9 miesięcy. 25 lipca 1942 roku przeniesiono go do rewiru dla chorych. Dostał krwawej biegunki i 1 sierpnia 1942 roku odszedł do Pana. Beatyfikował go święty Jan Paweł II w dniu 13 czerwca 1999 roku podczas mszy sprawowanej w Warszawie w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Aleksemu i jego współtowarzyszom, udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.